polscy handlarze bronią wpadają. To fakt. Należy więc spodziewać się, że już wkrótce kolejne hotelowe rozmowy zostaną przerwane przez służby specjalne lub dziennikarzy, którzy z niewinną miną zawiadomią negocjujących: uśmiechnijcie się, byliście w ukrytej kamerze. Co zatem powinni zrobić handlarze, by móc dalej uprawiać swój proceder? Po pierwsze, zmienić język negocjacji. Zamiast sypać bezwstydnie szczegółami technicznymi militariów, muszą po prostu dialog zaszyfrować. W kraju, który od 2 wieków bez przerwy konspiruje, nie powinno to nastręczać trudności. Wystarczy spytać ojca lub dziadka, jak to się robi. Oto przykład prawidłowo prowadzonej rozmowy. A więc pan jest zainteresowany sprzedażą pewnej ilości roślin? Owszem. Mamy na przykład w dużych ilościach te tataraki. Przepraszam, co? No, tataraki. A, tak. A jaki to gatunek tataraków? To jest nasza własna hodowla według projektów botaników radzieckich. W porządku. Jaka średnica łodygi? 9 mm. A przepraszam, czy z tą kukurydzą? Pan wybaczy, nie rozumiem. No chodzi o kolby. No więc część tataraków z kukurydzą, a reszta krótkie. I do każdego tataraka dajemy po 500 nasionek. Jaki jest zasięg zasiewu? Nominalnie 1500 metrów. No to dobrze. Interesują mnie jeszcze niedrogo jakieś cebulki. Zaczepne czy obronne? Wie pan, ja się zbyt dobrze nie znam na botanice, bo jedne to są z czymś takim długim do trzymania. Ze szczypiorem. O, właśnie, to mi chodzi o takie okrągłe bez szczypiorka. To obronne. Możliwe. Jak to konkretnie działa? Proszę pana, tam jest na końcu taki ten korzonek. Tak. Jego się wyrywa, potem liczy pan do 3 i szybko sadzi. Czy to też z radzieckich instytutów botanicznych? A co, złe? Nie, wie pan, nie mówię o tym, tylko czy ten gatunek przyjmie się, no że tak powiem, na południu Europy? Wszędzie się przyjmie. Panie, żeby widział pan, jak to kwitło na górskiej glebie w Afganistanie. Tam, a to widziałem. Jak duży areał chce pan obsadzić? Wie pan, ja liczę inaczej. To mi musi starczyć dla 500 rolników na tydzień kampanii. Tak, to wypadnie ze 200 skrzynek. Przepraszam bardzo, ale czy to przypadkiem nie zacznie wegetować w transporcie? Wykluczone. Otóż te zarodniki się wykręca i transportuje osobno. Rozumiem. Teraz jeszcze jedno. Interesują mnie takie duże, no wie pan, te takie, ja mam braki w botanice, wie pan, takie okrągłe, co to się zakopuje płytko do ziemi, zasypuje, że niby ich tam nie ma, a one tam siedzą. Sadzeniaki, proszę pana. O, sadzeniaki. Tak, tak, okopowe. To ma służyć do rozsady piechotnej, czy przeciw zmechanizowanemu sprzętowi rolniczemu? Ja je zamierzam użyć przeciwko innym rolnikom. Czyli piechotne sadzeniaki. Tak, tak. Chcemy na linii miedzy chcemy posadzić. A jak długa jest ta miedza? No wie pan, na dzisiaj to jest 900 kilometrów, ale to co dzień się zmienia. No tak, tak, rzecz jasna, czytam gazety. Proszę pana, dysponujemy każdą ilością. A teraz proszę pana, przede wszystkim, to my bylibyśmy zainteresowani jakimś nawozem sztucznym. Sztucznym? Tak, uzyskanym laboratoryjnie. Rozumiem, o czym mówię? Aha, trudna sprawa. A co by was najbardziej interesowało? Jakby to powiedzieć, uryn. Uryn? Uryn. Może lepiej mówmy mocznik. O, właśnie, mocznik. Dużo tego potrzeba? Odrobinka, na 2-3 silosy. A to będzie sporo kosztować. No, cena nie gra roli. Mamy bardzo ambitne stacje hodowli. Rwą się, żeby coś rozszczepić. No cóż, no mamy pręty,
mocznikowe, tak, wzbogacone, po 6 kilo sztuka. Rozumiem. Ale to jest trudne w transporcie, bo wie pan, to są długie lasy. O, nie szkodzi, my przyzwyczajeni do długich lasek. Dobrze. Na jaki kraj pisać papiery wywozowe? Jak zwykle, na Grenlandię. Na Grenlandię, no to w porządku, wszystko wiemy. Dziękuję, do widzenia. Do widzenia. A żegnam, przepraszam, zapomniałem nazwiska. Wiceminister Kazimierz X. Oczywiście rolnictwa. Pan pozwoli, marszałek Zoran X. Rzecz jasna, marszałek Polny.